Na najbliższy piątek zaplanowano przekazanie budynku dawnego ROKiS-u w ręce wykonawcy kompleksowego remontu tego obiektu. W środę została zawarta umowa na realizację tej inwestycji. Zakres najważniejszych prac to przebudowa ścian i stropów, posadzek, przebudowa poddasza, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, renowacja elewacji. Blisko 4 miliony złotych na wykonanie tej metamorfozy miasto pozyskało z funduszy zewnętrznych. W odpowiednim czasie zadbano o należycie przygotowany plan rewitalizacji i owocem jest wygarnięcie przez Suwałki 10-milionowej dotacji. Prócz remontu dawnego ROKiS-u z tych środków zostanie zrewitalizowana dawna łaźnia. Tam prace trwają już od dawna. Zdaniem prezydenta miasta potrzeby finansowe na rewitalizację są o wiele większe, ale program, z którego uzyskano dofinansowanie, przewidywał, że maksymalna kwota wsparcia dla samorządu to wartość właśnie 10 milionów złotych. W tym RPO naszym jest za mało środków na rewitalizację. I tak no, wpisano, że na jeden program rewitalizacji miasto, samorząd może pozyskać maksymalnie kwotę 10 milionów złotych. Wzięliśmy całą pulę od razu. 10 milionów i więcej z RPO środków nikomu na realizację tego programu nie będzie. Do przetargu na modernizację budynku przy ulicy Noniwicza 71 zgłosiła się tylko jedna firma, Suwalski Rembut. Postaramy się w terminie zakończyć inwestycje. No myślę, że tutaj troszeczkę mamy doświadczenia jakby w branży budowlanej, bo już 34 lata, jak prowadzę swoją działalność. No i tak myślę, że tutaj ogarniemy ten remont, bo robiliśmy dużo większe remonty, dużo większe inwestycje. Choć prac do wykonania jest bez liku, to prezydent miasta i dyrektor SOK Alicja Andrulewicz liczą bardzo na to, że do najbliższego Blues Festiwalu zakończona zostanie renowacja elewacji budynku. Według deklaracji wykonawcy jest to możliwe.